Witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek Zagrajmy w Brothers, Tales of Two Sons. Ostatnio wbiliśmy do zamku, zniszczyliśmy przy tym paralotnie, ale... Co nas to obchodzi, tak? Mamy teraz duże wrota, też nie możemy ich normalnie otworzyć, musimy się po nich wspiąć. I nadal łączy nas lina. Aj, to... I coś... Co ja zrobiłem? Coś ty odwalił. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Okej, okay. Aha, no tak. Chwila, ja to zaraz wykminię. Ja zaraz wykminię, jak to zrobić. Dobra, czyli tutaj tylko mniejszy może. Tak też początkowo myślałem, nie? Bo tamten jest po prostu za wysoki. I to się dobrze dla niego nie mogłoby skończyć. No ale tutaj już ten duży musi przejąć inicjatywę. Okej. Dobrze, udało się. Niedługo w sumie się pozbędziemy tej liny. To nie będzie trwało tutaj jakiś długi okres. Ciśniemy tędy. Da się tutaj przejść? No, no tak. Da się. Ale znów w sposób niekonwencjonalny. No, starszy. Da. Nie mogę się tutaj wspiąć, czy jak? Czemu nie mogę się tutaj wspiąć? Chwila, chwila, chwila. Dlaczego nie mogę tutaj wejść? Wiesz, tutaj ewidentnie można się wspiąć. Czemu ja musiałem zapomniałem, prawdę powiedziawszy, co tutaj trzeba zrobić. No ale mam te całe... Te pierdolniki, nie? No właśnie. Dlaczego oni nie chcieli początkowo na to wskoczyć? Dziwne. Może jest jakaś zależność, o której ja nie wiem. Trudno stwierdzić, nie? A, taki zong. Okej. Trochę kooperacji nie zaszkodzi. To jest już taka solidniejsza ta kooperacja. W sumie chyba... W tej chwili to nie powinienem... O, właśnie. Nie powinienem się huśtać, tylko właśnie wskoczyć. Dobra, tutaj niby jesteśmy połączeni, ale jednocześnie... Zupełnie osobno jest... Tutaj stoimy. Na tym zniszczonym dachu. Okej, starszy skacz. Albo nie, nie może skakać. No kurde, czy nie sądzicie, że przeskoczenie tego byłoby o wiele lepszym pomysłem? Wtedy by się trzymali razem i ogólnie byłoby spoko. No ale co ja tam wiem? Ej, no poczekaj na młodego. Młody też musi tutaj wskoczyć. Właśnie. Dwójka młodzieńców włamała się do zamku potężnego olbrzyma. To się nie może dobrze skończyć. A tak na serio to żadnego olbrzyma nie będzie. To znaczy... Jakby się mnie ktoś zapytał, czy w tej grze są olbrzymy, to powiem tak. Ale to jest coś w rodzaju Tylesów. Już olbrzymy są w takim stanie, że nie są nam w stanie nic zrobić. Okej. Trzymaj się tego. No, widzicie, tutaj jest o tyle fajnie, że jak jeden brat wejdzie, to już z drugim nie musimy wchodzić. To właściwie ten filmik nam robi robotę. O, no i się odczepiliśmy, teraz już możemy normalnie iść.
coś, co jest znowu gówniarzu. Znaczy, gówniarzu, nie przejedziemy tędy. A ty mnie nie pocieszaj, bo i tak zrzuciłeś piłkę do studni. No dobra. Drzwi są otwarte, wchodzimy. Tak, na pewno nic się nie stanie. Przecież co może się stać? Jesteśmy tylko wielkości mrówek. A to jest właśnie jeden z tych poziomów, gdzie naprawdę nic się nie stanie. Normalnie weszliśmy do siedliska troli i trole nas chciały zabić. Spotkaliśmy wilki, wilki chciały nas zabić. Ale tutaj, no na serio, nic się nie wydarzy konkretnego. Właściciel nie przyjdzie. Także możemy być spokojni. Nikt nas nie rozdepta. Jeśli chodzi o achievementy, wydaje mi się, że tutaj uda mi się jeden achievement zdobyć. Więcej nie będzie. Okej, mamy jakąś tajemniczą księgę. Mamy ptaka. Nie jestem do końca pewien, czy to jest gryf. Coś w tym rodzaju, tak? No, ty nie przejdziesz, ja przejdę. Jestem lepszy pod tym względem. No! Młody, ale ty miałeś wskoczyć tam. Właśnie tak. Nie można tak było od razu. Dobrze. A! Kurde! Nie wiedziałem, że on od razu tam odskoczy. Myślałem, że on spadnie na ten podest drewniany. Młody, ty panuj nad swoimi ruchami, bo one są nieprzewidywalne jakieś. No. No. Hop. 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 No, no patrzcie, no. Chwila. O tej wizualizacji nie wiedziałem, ale znaczy to wygląda tak, jakby jakiś achievement tutaj był ukryty nasz, ale nie. Nie jest tutaj absolutnie nic ukryte. Więc próbuj jeszcze raz. No, jak mnie to wkurza. No, on raz się tego łapie, raz się tego nie łapie. Masz tu mądry człowieku, co robić? Ciśnij po tym. Jedziesz. Uda się? Uda się. I co mam zrobić? Chwycić cię? Chwila. Co ja tutaj musiałem zrobić? Razem z nim, nie? Musiałem iść, tylko w jaki sposób? Chwila. Elo, ptaku. Weź ty się obudź. No, do ciebie mówię. Nie no, to wygląda... A może ja powinienem tym bratem najpierw tutaj stanąć? Kurde, nie pamiętam za bardzo tego motywu. Ale to wygląda tak, że najpierw chyba muszę tym bratem tutaj stanąć. I w momencie... Bo to jakby na samym początku o wiele niżej chyba się poruszyło, niż tak normalnie. No... Boże, jak ja nie lubię takich rzeczy w tej grze. To jest cholernie... Moim zdaniem to jest trochę źle zrobione, z tego względu, że naprawdę czasem nie wiadomo, gdzie on chce skoczyć, albo czemu on się w tej chwili trzyma tego, a w innej w ogóle się tego nie trzyma, mimo że robimy to samo. Okej. No! Kurde jego mać. O, właśnie. Tak trzeba było zrobić. A próbowałem tak zrobić na początku i nic to nie dało. Możesz już przestać się tego trzymać.
Okej, czy jest to gryf? Jest to coś w rodzaju gryfa, bardziej nastawionego na sowę, bo zwykle gryfy mają dziób orła, nie? Połączenie orła i lwa. To jest taki nietypowy gryf, ale dobra. Skoro już cię uwolniliśmy, to co powiesz na to, żeby nas stąd ewakuować? Niestety kondycja naszego gryfa nie jest zbyt dobra, jak widzicie. Nie wiem, co on tam robił, czym go nakłuwał, ale cóż. I w ten sposób rozpoczynamy kolejny chapter. Chapter, który? Piąty, bo to jest przedostatni. Jak jest 6 chapterów, no tak, to jest piąty chapter. Powiem wam, że to będzie najbrutalniejszy chapter. Jeżeli wydawało wam się, że cmentarz jest taki ponury, taki groźny, taki, powiedzmy, nie nadający się dla dzieci, to ten świat was pozytywnie bądź negatywnie zaskoczy. Jest tutaj dużo krwi, jest nawet odcinanie kończyn. No cóż. Tutaj powiedziałbym jakiś żart związany z fabułą, żeby nie płakał, bo potem... ale nie. Nie będę spoilerować, chociaż podejrzewam, że i tak większość osób, które to oglądają, zna tę grę. To jest dość popularna gra. Mój stary był fanatykiem wędkarstwa. To jest... Król mórz, jak lew jest król zwierząt. Wiesz, synu, ja mam na forum wędkarskim rangę sum, więc wiem, co mówię. No, takie wspomnienia. To teraz możemy iść dalej. Jak widzicie, jest to pustkowie. Nie za fajnie to wygląda, ale tak jak już mówiłem, będzie to wyglądać jeszcze mniej fajnie. Drewniany mostek, bardzo stabilny jak widać. Niebywała dbałość w położeniu tych szczebli. Jesteśmy już tak naprawdę prawie, że na prawie. Dlatego, że jeszcze trochę rzeczy jest tutaj do zobaczenia. Ale ogólnie jesteśmy już bliżej niż dalej. I trafiliśmy właśnie na pole bitwy, ale już takie po całej akcji, na którym biły się olbrzymy. Te oto olbrzymy już nie żyją. I będą nam towarzyszyć przez większość tego chaptera. No dobra. Ciśniemy. Teraz żebym... Znaczy nie, tutaj raczej nie pomiję achievementu, bo jest on w dość charakterystycznym miejscu. To nie jest tak jak na przykład ten pierwszy achievement, że rzeczywiście można na pierwszy... za pierwszym razem tego nie zauważyć. Dostałeś strzał... Miałeś dostać strzałę w kolano, a nie strzałę w łokieć. Ale dobra. Przesuńmy cię. Da się na to w ogóle wejść? Nie. Myślałem, że może jakiś widok czy coś. Tutaj to dopiero będzie można sobie na ławeczce usiąść i popatrzeć. Okej. No co, młody? Nie fajnie, co? Nie lubisz wody, a teraz jeszcze woda z krwią. Okej, standardowo chwytamy się starszego brata i płyniemy ten kawałeczek. Tutaj już nikt nam nie będzie tonąć, więc jest okej. I czy tutaj będzie achievement? Okej, podsadzę cię. No.
Powiedziałem, że cię podsadzę, to cię podsadzę. Taką mam moc. To teraz... Gdybym chciał się tam dostać... No, ja wiem, starszy bracie, że ty chcesz wejść. Ale co ja na to ci poradzę, że nie możesz? Chwila, tutaj trzeba było zrobić. A nie, chyba rzeczywiście muszę... chyba rzeczywiście muszę... się wspiąć na to. No stary, no teraz jak się nie chwycić, to ja już nie wiem, co mam zrobić. O, wreszcie. Pozwól jednak, że ja najpierw tutaj wejdę. Bo nie chcę, żeby to drzewo się... mi tutaj jakoś śmiesznie... urywało. Razem z tobą, warto dodać. A tu są skały, nie ma mchu i innych rzeczy. Więc cóż. Dobrze. To ciśniemy dalej. A, no tak. Musimy podważyć te... Jak to się nazywało? Buzdygan? Buzdygan? Czy buława? Chyba bardziej buzdygan, nie? No, przepraszam, stary. To nie tak miało wyglądać. Za chwilę przyjedzie śmieciarka. Tyle broni się zmarnowało. Długo to żeście sobie nie powalczyli. Musiało być potężne trzęsienie ziemi. Tu? Chwila. Okej, przechodzimy spokojnie po toporze i tu na pewno coś się będzie znajdować, a mianowicie strzała. Stawcie mnie na nas w spokoju. Kurde, to jest prawie jak McDonald's, nie? Dla tych kruków. Wtedy weź ten zimny łokieć stąd. Tak, to będzie bardzo apetyczna scena. Ojej! Ojej, nóżka. Coś się z nóżką stało. Tak bywa. I pamiętam, że właśnie w tym miejscu, w którym się odcinało nogę, znajdowała się kusza. To jest to miejsce z kuszą? Czy to jest jeszcze później? Walczy się ode mnie. Okej, tutaj będzie kusza, bo nie możemy go normalnie przesunąć, więc będziemy musieli... O, no tak, ławeczka. Wojna wojną, ale ławeczka musi być. Tak, bardzo fajny ołtarz, podoba mi się. Serio, 10 na 10. Okej, ale ja bym już chciał... Chciałbym się dowiedzieć, gdzie tutaj jest to przejście. Chwileczkę. Zaraz się dowiemy. Jest i kusza. Teraz jak tam wejść? A, musimy po tym konarze przejść, tak? Bo tam, gdzie jest kusza, tam jest też róg. Ale róg można pominąć i to jest właśnie to, że... Trudno się tego domyślić. Musimy przeskoczyć. Teraz nie wiem, czy to jest dowolna kolejność, znaczy czy to dowolna osoba może zrobić, ale ja wolę starszym, bo myślę, że to jest bardziej, że to bardziej efektywne może być, i efektowne i w ogóle. Okej, i to tyle. Żeby zdobyć achievement, musimy po prostu znaleźć ten róg i w niego zadąć. To wszystko, to cała filozofia. E,
A to, co musimy zrobić tak, no, na pewno, żeby przejść, to ustrzelić tego martwego giganta w głowę. I on się wtedy ruszy. Okej, okay, ty chwytaj tutaj. No, no musiałeś tamtędy, nie? Nie można było tego zrobić inaczej. Dobra, ładujemy. I... Jeps. Naja laba! Falila! O, naji! Ja! Gówniarz znowu mówi, że nie, niemoralne i tak dalej. Mam znowu przypominać o piłce? Co z tego, że nie żyje? Jakby żył, to by chciał nas zabić. Trzeba pokazać, że gardzimy nim. Że tak być nie będzie. Okej, okay, no i przechodzimy dalej. I powiem wam, że za chwilę będzie rzecz, której absolutnie nie potrafiłem zrozumieć, kiedy pierwszy raz w to grałem. Serio, nie wiedziałem, co tutaj zrobić, jak to zrobić. Idźcie. Okej, okay, jesteśmy cali we krwi. A tutaj mamy pewnych kultystów i wyczytałem, że to są ogólnie gnomy. To nawet się nie domyśliłem, że to są gnomy. No trochę krwi, no Boże. Wypierzemy w perwolu, będzie dobrze. Biała biel, nie? Biała moc. Popatrzmy. No, widać, że walczą tutaj z jakimiś pająkami. To absurdalne. Po co takie duże pająki, na pewno nie istnieją. Prawda? Poprzednio tego nie widziałem i to też... Znaczy, kurde, jak grałem w tę grę, to akurat miałem zaspoilowane zakończenie, więc wiedziałem, kto będzie kim i co się wydarzy. Okej, okay, więc mamy zacną niewiastę, która została uwięziona no właśnie na tym ołtarzyku. Nie wiem, co chcą jej zrobić, ale to nie wygląda zbyt dobrze. A z racji, że nasi bohaterowie są bardzo mężni, postanawiamy ją uratować. I tak jak wspominałem, pierwszy raz, kiedy spotkałem się z tą misją, naprawdę nie domyśliłem się, co trzeba zrobić. I może dla większości jest to kuriozjalne i w ogóle takie, kurde, dosyć proste. Ale serio, nie potrafiłem przewidzieć, o co tutaj biega. Więc tak, no nie możemy tutaj o tak po prostu wejść, bo od razu zostaniemy rozgromieni, tak? Natomiast możemy zrobić coś takiego. Oni wierzą w takie oto bóstwo, więc pobawimy się w cosplay religijny i się przejdziemy chwilę. No, ale... No tak, zapomniałem, że nie mogę tutaj... Chwila. Ty też się zabarw? Okej, okay. No i teraz to wyglądamy, jak to bóstwo, możemy iść. Dobra. Na kolana skrzaty. Ja jestem waszym bogiem. To ja tutaj rządzę. Tak, klękajcie. Nie dotykajcie mnie, bo was zabiję. No dalej, na bok. Dobra, przyszedłem po ofiarę. A, daliście się nabrać, to był tylko prank. Tam jest kamera.
Haha, nie zauważyłem. Znaczy, można powiedzieć, że Wardęga w jednym miał rację. Jest, że... Nie, przepraszam, nie Wardęga. Gargamel, że... trzeba patrzeć na znaki. Trzeba patrzeć na znaki i to nie zwalnia od obowiązku. Nieznajomość prawa szkodzi, ale tego nie dowiecie się w tym odcinku. Chociaż może... Dobra, jeszcze sobie chwilę zagram. To jest w ogóle przedostatni odcinek. No bo tu jest, to jest już taka naprawdę, naprawdę końcówka. Więc może zrobimy tak, że ja się postaram dopłynąć do końca. No... halo, czemu ty... Ona źle stanęła, no ale dobrze. Może widzi z tyłu. No dobrze, to wygląda na to, że teraz jest nas trójka. A ty się młody nie wtryniaj, dobra. Dobra, wbijamy do łódeczki. Jezu, jak ja nienawidzę tą łódką sterować. Serio, nie umiem nią sterować. I tutaj... Dobra, mówiłem, że jej jeden achievement, bo myślałem, że tego jeszcze nie będę nagrywać. Ale skoro już to nagrywam, to odblokujemy sobie achievement drugi w tym odcinku. I jest to bardzo proste. Albowiem musimy odnaleźć wodospad krwi. Gdzieś tutaj on będzie. Ogólnie to nie jesteśmy za bardzo bezpieczni na tych wodach, bo nas duże orki mogą tutaj zabić. No, w sensie orki, wiecie, takie pływające zwierzęta, nie zielone stworzenia z tymi, nie? Z syntezatorem do mordy. Okej. Okay. Teraz musimy tutaj wpłynąć, no. Czy mi się uda? Musi mi się udać. Nie ma innej opcji. Musimy wpłynąć właśnie tutaj, gdzie jest ten... Gdzie jest ten wodospad? Niekoniecznie musimy przez niego akurat przepływać. Chociaż może. Jezu, jak ja nie rozumiem sterowania tą łódką. Naprawdę. Nie rozumiem tego. No przecież jest tutaj. Przecież jest tutaj szczelina jak byk. Dlaczego ja się nie mogę tam zmieścić? Chyba, że koniecznie trzeba tędy. No dalej. Wpływajcie tam. Boże. No wreszcie się udało. Okej. Okay. Możemy tutaj wpłynąć. I... Proszę bardzo. Mamy inną inbę. Tamta nie była jedyna. Tam ci u góry stoją lamusy, nie wiedzą jak tańczyć. A życiowy parkiet bywa śliski. Dobra. To płyniemy. Fajnie w ogóle, że nam pomagasz. Znaczy rozumiem, że nie masz wioseł, ale... To, że banda skrzatów chciała ci... No w sumie nie wiem co zrobić i nie chcę wiedzieć. To jeszcze nie znaczy, że masz się obijać, no... Patrzcie jak udaje, że coś robi. O, będę wypatrywać, czy coś nie płynie. Ale to nie dzień kobiet, żeby jakiekolwiek ustępstwa tutaj... W twoim przypadku robić. Co ty sobie wyobrażasz? No tak, i tu droga... jest trochę bardziej skomplikowana. No to są takie jakby orki. Nie wiem czy z bajorki, ale... Szczerze? Akurat jak grałem, to nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ta orka mnie uderzyła. Ale podejrzewam, że tutaj pewnie po raz pierwszy się to... No! I teraz patrzcie. Próbuję skręcić i ta łódka nie chce mi skręcić. Czemu? Jezu, co za bezsens. No płyńcie! Ej, no co jest? Strasznie mnie denerwuje to sterowanie łódką. Nie. Płyńcie!
Płyńcie, debile, zaraz zginiecie. No i teraz pa... Jezu. Jak to jest, że naciskając dokładnie ten sam kierunek, on, ta łódź mi płynie w zupełnie innym kierunku niż płynęła wcześniej. No. Skręcić chcę. No. Ja pierdzielę. Nie wiem, nie ogarniam tego. Naprawdę. Nie wiem jak... Nie wiem jak się tutaj płynie. O, fajnie. Pode mną jest orka. Co się może stać, nie? Dobra. Zróbmy to tak. O, wreszcie. Pływaj. O! To jest już trochę zbyt płytko, żeby jakiekolwiek orki płynęły. No! Ale to tylko przez chwilę. Całe szczęście, że się zapisało. I co, dobijamy do brzegu? Nie ma tak łatwo. Musimy płynąć dalej. Shit! Tak, wiem, że mnie prądy niosą, ale bez przesady. Nie, 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 nie. Dobra, weź szybciej wiosłuj. Nie! No nic, wiosłujemy dalej. Niczym się nie przejmujemy. Tak, tak, poganiaj mnie szybciej, na pewno to coś da. O tak, ty się rozgość tak, a my będziemy... Jesteś kompletnie bezużyteczna. Po co my cię tutaj uwalnialiśmy? No, okej, dobrze. W końcu coś zrobiłaś. No, moi mili, myślę, że to jest ten moment, w którym mogę zakończyć. Żegnam się z wami i do następnego. Do ostatniego odcinka, który będzie jutro. Także na razie.